Partnerem programu jest portal e speedway.pl. Witamy w Imap Sport Extra. Naszym gościem dzisiaj jest Martin Waculik. My się przedstawimy. Paweł Rocibor, e speedway.pl. I Tomasz Weryński, Imap Sport Extra. Witamy, Martin, w naszym studiu. Dzień dobry, witam. Jesteś po treningach. Trochę pojeździłeś już na początku, właściwie przed sezonem. Powiedz, jak forma? Uh... O formie jako takiej ciężko jeszcze teraz powiedzieć, mogę powiedzieć tylko jak się to, czujesz? że życzyłem bardzo dobrze, dziękuję. A na tych pierwszych treningach jakby wszystko było w porządku. Czyli te pierwsze treningi zawsze pokażą to, jak zawodnik przepracował zimę, czy, czy, były, czy ten tok przygotowań był ustawiony dobrze, to jak się czuję na motorze po tej przerwie, która była dosyć długa. I ja mogę powiedzieć, że naprawdę jakoś za bardzo nie czułem, że było, było tej przerwy zimowej. Jak pierwszy raz usiadłem na motor, to mówię do chłopaków, do moich mechaników, że chłopacy, słuchajcie, jest, jest dobrze. Nie czułem praktycznie, jakby było tej przerwy. I to tak uh, wcześniej zawsze trochę czułem. To znaczy, że te treningi, które zrobiłem przez tą zimę, były odpowiednie i, i naprawdę już rok co rok to mam większe, większe doświadczenie, co robić, żeby było naprawdę dobrze. I, i myślę, i mogę powiedzieć, że jestem dobrze przygotowany i że na tych pierwszych treningach się czułem dobrze na motorze. I mówię, już mam za sobą, um, za sobą z sześć, z pięć treningów, uh, coś koło tego i czułem się na motorze tak jak, tak jak w ciągu sezonu. Także pewnie i już mogę, mogę się ścigać. Mówiłeś no, o uh -huh. przygotowaniach zimowych. Na Instagramie widzieliśmy taki fajny filmik, jak siły chyba Ci nie brakuje. E, wiesz co, nie brakuje. Jestem naprawdę mocny i... E, ja, bo ja się śmiałem, bo wiem, o jakim filmiku mówisz chyba. Zobaczmy może. E, I właśnie to jest... nie ma różnego Wiadomo, trzeba Po całym dniu treningów w Team <gry> Goryczan i właśnie tutaj sobie na, na plecy robiłem takie ćwiczenie. I musisz, właśnie tak, musisz to, musisz to, tak to się robi, tylko ja nie zdążyłem przy nogami zapiąć tam, w czas spróbowałem z tym walczyć, ale jednak, no i nie udało się, a stwierdziłem, że, że jednak chyba odpuszczę a innym razem. A nie, wiadomo, że przez tą zimę dużo, dużo się musi ćwiczyć, trenować, bo jeżeli to nie jest kontakt z motorem, to trzeba tam... Musisz mniej ciężarku dać, to wtedy będzie A może, faktycznie. Miałem ciała. 40, muszę chyba dać 20. A I jest dobre to, że zawodnik cały czas coś robi, bo jest dyscyplina bardzo fizycznie wymagająca, chociaż może ktoś, tak, ktoś tego nie powie, że muszę to nie widać, że to tak jest, ale jest to tak. I, I mówię, ja tam lubię trenować dodatkowo, także okej. Okay. Jeździeliście na tych tłumikach przelotowych teraz na treningu, widziałeś różnicę względem poprzedniego roku? A, tak, jak dla mnie jedzie się dużo lepiej. Na przykład, ja mogę powiedzieć, że jeżdżę na poldemach, na polskich tłumikach i te mi najbardziej pasują. I jakby czułem bardziej motor, czułem, że ten motor jest jakby ma taką większą elastyczność jest mocniejszy, czyli jak jest nawet przyczepny to lub jak są jakieś kolejne dziury, to ten motor bardziej się kontroluje. Jest, jest naprawdę ta jazda na nim lepsza. Ja jako zawodnik sam sobie no mam z tego taki mm, taką większą frajdę, bo, bo po prostu czuję ten motor tak jak kiedyś w tych latach poprzednich, jak te rury były przelotowe, także nie jest tam ta ścianka i jest, jest, jest lepiej. A od początku jakoś ustawiłeś się na tym poldem, czy też próbowaliście Kinga? Ja próbowałem Kinga, próbowałem jeszcze motat, taki angielski tumik ale od początku stwierdziłem, że na pole mi się najlepiej jedzie, że ten motor po prostu dobrze się zachowuje. Eee, czułem się tak naturalnie na tym dobrze. Że, I rzeczywiście że ten motocykl dał się prowadzić, bo pamiętam wy zawsze narzekaliście, że zrywało motocykl właśnie przy tych, jak gaz tak, ujmowałeś, tak, to tak, nie tak. było kontroli nad motocyklem. Eee, nie było, było mniej kontroli, czy ten motor był taki bardziej eee, agresywny, i teraz po prostu jest większa ta kontrola, nawet jak jest jakaś kolejna dziura, jeżeli na przykład wiedzie z twardego do usypanego lub do przyczepnego, to cały czas jest tam tyle mocy, żeby, żeby móc bezpiecznie manewrować na motorze. Czyli jak jest jakaś sytuacja na to, że, że gdzieś trzeba przeciąć, gdzieś trzeba podplodjechać, ktoś cię zahamuje, ty musisz zamknąć gaz, dosnąć szprice. Cały czas jest tam tyle mocy na to, żeby móc walczyć i nie stracić tyle dystansu, że jest po walce. Mhm, Także to... dla mnie, moim zdaniem, będzie na pewno większe, więcej walki na torze. Mhm, a ile przygotowujesz teraz sprzętu i w ogóle na czym będziesz jeździł? Jak... Ja co sezon przygotowałem zawsze pięć motorów do sezonu. A trzy zostawiam tutaj sobie na Ligę Polską, na Mistrzostwa Europy, kwalifikacje do Grand Prix i zawody, które się odby odbywają tutaj w Polsce i w Europie. A dwa motory, plus tam jeszcze zapasowe rzeczy wysyłam do Szwecji, bo do Szwecji jest tak, że zawsze tam latam. I, I po prostu tutaj po Polsce i Europie jeszcze poruszam samochodem, no i do Szwecji zawsze się lata, żeby tyle kilometrów nie robić. Także też tam mam sprzęt i tutaj też mam sprzęt. Poruszyłeś temat Szwecji, czyli Elitserien. Serien. Zmieniłeś klub Opowiedz z kibicą. Gdzie w ogóle będziesz startował? W jakich ligach zagranicznych? A, będę startował jak na dzień dzisiejszy w Polsce, a we Szwecji rozpigar na Halstawik i w Czechach za Pardubicem. Także mówię, dla mnie jest to. Ja bardzo lubię zawody ligowe, bo ja lubię tą atmosferę tych pełnych stadionów, lubię to, jak drużyna razem walczy o jeden wspólny cel i lubię tą całą atmosferę, jak chłopacy do siebie podchodzą i, i tak jak powiedziałem, że walczymy za coś. I, no I dodatkowo do tego jeszcze zawody indywidualne, czyli Mistrzostwa Europy i kwalifikacje do Grand Prix. Także to mnie czeka w tym sezonie. Dlaczego rozpigarna? Ktoś ci polecił tą drużynę. Ja pamiętam, Janusz Kołodziej rozpoczynał tam karierę właśnie w Elit A Tak, ja w, tym sezonie, w tamtym sezonie jeździłem w, w Norczeping. Tielko pech, že tak, že spadli sme do uh, Alsvenskan, čili do nižšej ligy než Elecerian. Ja chciałem zostať v tej najvyššej, najvyššej lidze. I mm, tam s kilkoma klubami, ale vybral som tež Halstavik dlatego, bo to je, solidný klub, bardzo dobrý, a, ktorý, a, v ktorom je dobrá atmosféra z toho, z tego, co mi viadomo z každej strony, bo to je tež vážne. i mają też sportowe cele, które ja też sobie, sobie po prostu zakładam na tym. I jest to też tor taki troszkę inny niż inne tory. Jest bardziej techniczny i moim zdaniem ja jestem zawodnikiem, który cały czas ma jeszcze dużo co uczyć. I po prostu mm, dla mnie to jest tor, na, który też chcę wykorzystać, żeby się czegoś nowego nauczyć. I mm. pod tym względem też na to patrzyłam. A brałaś pod uwagę zmiany klubu w Polsce? Czy chciałaś koniecznie zostać w Tarnowie? A no dla mnie pierwsze to zawsze miało Tarnów, bo właśnie kiedy to było? Wczoraj, wczoraj sobie tak biegałem pozdłuż Dunajca i tak sobie słuchałem muzyki i tak uh, po prostu sam do siebie powiedziałem: kurczę ja naprawdę się tutaj w Tarnowie czułem jak, jak, uh, jak w, domu. w domu. Bo taka jest prawda, ja jestem tutaj już szósty sezon i tak jak naprawdę tam biegałem tą trasą, bo wcześniejsze lata też tam biegałem i mówię. Po tej Rzymie, że jakbym wrócił gdzieś do jakiegoś miejsca, do, do którego naprawdę czułem bardzo dużo. Jak jestem tutaj w mieście, jak jestem na stadionie, to naprawdę się czułem tak jak u mnie w Żarnowicy. Czyli ja tutaj mam taką pewność. Czyli dlatego, Tarnów zawsze ma to pierwszeństwo i tak. <laughs> Wiadomo, że po sezonie tam było, były propozycje z innych klubów. I A możesz powiedzieć jakie? A myślę, że to już jest historia, także, także o tym tutaj myślę, że nie ma co gadać. Ale co mogę powiedzieć, jest to, że bardzo się cieszę, że zostałem w Tarnowie i mogę walczyć za to, za to miasto, za tych kibiców, za, za naszych sponsorów, za, za klub, za to, że po prostu o dobre wyniki. O to nam chodzi. I, i cieszę się, że tak Nie chcesz tak wracać jest. do tego, jakie to te kluby były, a może powiesz, czy te oferty z innych klubów były lepsze? Chodzi o finanse. Um, mogę powiedzieć, że nie zawsze szaliczą tylko finanse. Uh, wiadomo, że jeżeli zawodnik już jest na jakimś poziomie, to nie mówię, że ja jestem tutaj jakaś, jakaś górna półka, to absolutnie nie mówię tego, ale mówię, uh, jeżeli ja chcę być jeden z najlepszych, to też moje inwestycje do sezonu są bardzo wielkie. Także dlatego też um, czasami te wymagania finansowe są, są adekwatne temu. Uh, jakie są też wydatki do tego sezonu? Także po prostu ja też szukam sobie klubu, który mi zapewni jakąś gwarancję finansów pod tym względem, żeby mieć móc inwestować i się cały czas rozwijać, bo rzurę jest bardzo drogi sport i naprawdę to są to są setkach tysiące złotych te wydatki na sezon. I, i po prostu. Mm, też, też na to człowiek patrzy, bo człowiek by kłamał, jakby powiedział, że nie, jeździ za darmo, bo to lubię. No. Taka nie jest prawda. Po prostu też musi człowiek zarobić, żeby móc inwestować i żeby z czegoś jeszcze coś mu zostało. Ale, ale mogę powiedzieć, że w kwestii Tarnowa nie szło tylko o okazję, żeby tu zostać. Też po prostu. Pasuje mi tutaj bardzo tor, mówię, kibice są tutaj świetni i, i ta atmosfera, jaka jest tutaj, ja się naprawdę czułem tutaj jak w domu. Właśnie we wtorek pierwszy raz wyjechaliście na tor w Tarnowie, obserwując ten trening, mówię, no nie ma obcokrajowców, a ktoś mi mówi, a Waculik? A ja mówię, że Waculik to jest z <grym> No, ja też życzyłem czułem tutaj jak, jakbym, jakbym był z tego miasta i ja się cieszę, że tak jest. <grym> Twoim zdaniem drużyna straciła na tym, że Marek Cieślak odszedł, już nie jest trenerem? To można, można gdybać na ten, na ten temat. Na pewno Marek Szeszlak jest w moich oczach, a myślę, że nie tylko w moich. Najlepszy trener na świecie Żużlowi. A myślę, że nie tylko Żużlowi. Dla mnie, to jest na pierwszym miejscu wielki człowiek. Dla mnie, to jest choć on za bardzo nie lubi tego, jak to się do niego mówi, ale dla mnie, to jest psycholog, bardzo dobry i dla mnie, to jest człowiek sukcesu. I dobry trener, bardzo dobry, najlepszy. I po prostu to jest człowiek, który zawsze przyciąga sukces do siebie. Ja nie wiem, jak to ten gość robi, ale taka jest prawda. I, I to, że był tutaj naprawdę dużo, dużo nam dało, dużo pokazał, jak to się ma robić wszystko. Ale ja myślę, że teraz nasi trenerzy, którymi jest Paweł Baran i Mirek, oni po prostu byli też kolomarka, a oni też mają swoje doświadczenie. A wiadomo, ani jeden człowiek nie jest taki sam. A, czyli Babel jest inny, Mirek jest inny, ale oni, są, oni mają też pojęcie o żużlu i stoją nogami na ziemi i po prostu są też, myślę, że odpowiednimi ludźmi na, na tym stanowisku, na tej pozycji. I jak na razie mamy za sobą te treningi, to współpraca jest naprawdę. No, ja tutaj nie mogę nic powiedzieć, bo, bo naprawdę jest, jest bardzo dobrze. I chodzi o to, żeby żeby była dobra atmosfera w drużynie, i mi się wydaje, że ta dwójka naszych trenerów, co jest teraz, jest bardzo dobra i to jest okej. Okay. Tak się zastanawiam, bo nie wiem, czy pamiętasz Paweł, jak trener niedawno zresztą siedział na Twoim miejscu i powiedział, że a propos tych psychologów, dlaczego nie lubi, jak się o nim mówi w ten sposób? Powiedział, że niektórzy psycholodzy potrzebują swoich psychologów. No, psychologów tak, tak że, jest. No, to jest. To nie, jest... ale po prostu naprawdę Marek Przeszlak dla mnie to jest. To... Człowiek sukcesu i człowiek, od którego ja, że w mojej karierze bardzo dużo nauczyłem i cały czas się uczę, cały czas z nim jestem w kontakcie i i już i nawet jak już nie jest moim trenerem, to się dzwonimy, jesteśmy cały czas w kontakcie, mamy wspólne zajęcia uh, różne i nawet jak nie gadamy o żółżu, to gadamy, jakie sobie buty trzeba kupić do roweru i ile dystansu przejechali, tak. I po prostu też człowiek, od którego można się dużo nauczyć, bo tyle on ma za sobą, um, że. Myślisz, że ta dwójka, Baran, Cierniak, spokojnie będzie mogła przygotowywać tor tak, jak wy będziecie chcieli na tych treningach przed meczem i potem, żeby... Wiadomo, jak pogoda troszeczkę y, popada deszczu, to, to trudno jest przygotować hmm. ten tor tak samo. Myślisz, że dadzą radę i że toromistrzowie zostają oczywiście tak, ci sami? Obaj jeździli na żużlu, czyli obaj wiedzą, że, że trzeba zrobić tor tak, żeby odpowiadał zawodnikom drużyny, który na nią jeżdżą, czyli nam, tarnowskim zawodnikom. A teraz zależy też od nas, nas, zawodników. Ja wierzę w to, że tam nie będzie żadny problem. Jeszcze nie, ma, nie było żadnego meczu, żadnego, żadnego ligowego meczu albo sparingowego, także tutaj nie można coś stwierdzić w 100%. Ale można powiedzieć to, że oni obaj mają pojęcie o żużlu i są to normalni, mądrzy chłopacy. I wiedzą, że jak um, zawodnicy cała drużyna ustawi powiemy: chcemy taki tor, to będzie taki tor. Chcemy taki, to będzie taki. Bo oni. Oni też wiedzą, że jak nam to pasuje, no to to będzie dobrze. Nie? I nie będziemy tutaj robić e, na przykład tor przeciwko komuś, bo wiemy, że oni jeżdżą na betonie, to my tu zrobimy przyczepnie, albo oni jeżdżą na przyczepnie, to my tu zrobimy twardo. Bo to nie na tym polega, bo my sami się gubimy. My mamy zrobić normalny tor do walki, żeby to się podobało kibicom, żebyśmy, żeby była bezpieczna walka, żeby były fajne zawody i, i tak ma być. Mm -hmm. Powraca Leon ten twój kumpel. Cieszysz się z tego powodu, chyba tak. jakoś tak wyjątkowo, prawda? Bo... A cieszę się bardzo, że, że Leon jest, bo Leon jest uh, mój dobry kolega i, i mamy też dużo te różnych wspomnień, i, i naprawdę to jest, to jest już coś takiego, że bo są zawodnicy i coś się lubią, bo jesteśmy wszyscy z jednego fachu i wszyscy po prostu. Um, robimy to samo, to, że kumpujemy. Ale później już są takie te, te relacje, naprawdę, że z kimś sobie tak zapasujesz, że jest to twój kolega, że możesz z tym człowiekiem jechać na wakacje, zadzwonić do niego, jeżeli masz jakieś pytanie, czy kupić tą pralkę, czy tą, którą on używa, i czy jest z nią. Wiesz po prostu, naprawdę, że takie, takie relacje bardziej jak koledzy. I dla mnie leon jest, jest kolega, także ja się cieszę, że jest w drużynie. No, i on też właśnie chyba w atmosferze, nie? Pomaga, tak mi się wydaje, bo jest takim strasznie wesołym człowiekiem. Tak, on jest on jest bardzo pozytywny człowiek i, i dla drużyny jest bardzo dobry. Wyłączył Artur Mroczka na treningach. Mhm. Na pewno się tam dopytywał, jak ustawiać te motocykl. Myślisz, że już po tych pierwszych treningach już coś mniej więcej orientuje się? On na pewno. Tarnowski to jest ciężki do dopasowania, a on na pewno jeszcze. Uh, on na pewno znajdzie to wszystko, ale musi dużo pojeździć tutaj na tym torze, żeby mu wszystko zapasowało. A ja mi się wydaje, że trening za treningiem, dzień za dniem będzie coraz lepiej i już jest lepiej. Widać, widać, uh, widać to, że już czuje ten tor, te łuki, to wszystko, bo to, też ta geometria jest trochę taka bardziej uh, techniczna niż może na innych torach. I, I myślę, że Artur też jak się dopasuje do tego toru, to, to będzie bardzo mocny punkt naszej drużyny. także. Tu się nie mówi o drugiej linii, pierwszej linii, bo to jest dla mnie takie troszkę bezsensowne. Tu się mówi o tym, że jest dobry zawodnik i zdobywa punkty i tyle. I ja myślę, że Artura spokojnie na to stać. Bo technicznie on jest super i żeby też silniki dopasować, to będzie bardzo dobrze. Panowie, kończymy pierwszą część. Zaraz wrócimy w części drugiej. Powiedzmy o konkursie w tej części pierwszej. Martin, ty coś masz dla naszych widzów? Tak, mam właśnie taką czapkę, jaką ja mam tutaj na głowie do wygrania, także zadamy pytanie i kto odpowie prawidłowo na to pytanie to wygra taką czapkę. To dajesz pytanie teraz. A to pytanie jest takie: w którym roku pierwszy raz reprezentowałem barwy unitarnów? Mhm. Który to był sezon? Ślicie odpowiedzi na redakcję Czekamy na odpowiedzi, kończymy część pierwszą i wracamy w części drugiej. Partnerem programu jest portal e Speedway.pl